te wzrosty cen ropy teraz wynikają właśnie z trzech takich podstawowych czynników. Jeden to jest całe zamieszanie wokół Iranu, napięcia, próba manifestacji siły militarnej i tak dalej. Drugi argument to jest stabilizacja sytuacji w Europie, czyli porozumienie, które Grecja właśnie wynegocjowała, jeśli chodzi o drugi program pomocowy. I trzeci czynnik to jest kondycja Stanów Zjednoczonych, bo ta też ulegała poprawie i to też sprzyja wzrostom cen. Tak naprawdę dwa z tych trzech czynników są krótkotrwałe i one raczej w drugiej części tej połowy roku będą działać na korzyść, będą raczej przemawiać za spadkiem cen. Czyli tutaj będziemy mieć do czynienia znowu z powrotem problemów w strefie euro i oczywiście całe zamieszanie wokół Iranu raczej jest obecnie na wyrost. Nawet jeśli ceny na rynku ropy wyraźnie spadłyby, prawdopodobnie koncerny powstrzymywałyby się przed znaczącą obniżką cen, argumentując to sytuacją na rynku walutowym, bo ceny ropy i ceny dolara zazwyczaj poruszają się w przeciwnych kierunkach. Także jedynie myślę, że w krótkim terminie tutaj to, co widzimy na rynku ropy, może jeszcze przełożyć się na lekkie wzrosty cen. Tyle, że jeśli one spadną, to tak naprawdę w niewielkim stopniu może tylko pomóc detalistom.